Chciałbym się podzielić tym, co żyje w moim sercu, Słowo Boże, które jest mocne, które jest żywe, skuteczne. Chcielibyśmy może razem rozważyć to Słowo. Ja się tak bardzo cieszę, że społeczność z Bogiem jest tak realna, tak na co dzień żywą społecznością, jak z kimś bliskim, z kimś z przyjacielem. Jest tak u was też? Amen, halleluja, jak się cieszę. I wiecie, otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza w swojej Biblii. Najlepiej się czyta, więc otwórzcie swoje Nowe Testamenty, Biblię. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Tak Pan skierował moje serce na to słowo i chciałbym się z nim podzielić z wami. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział od 1 wiersza. Zaczyna się bardzo fajnie ten rozdział. Zapewnię was, że kończy się jeszcze lepiej. I jest cały pełen błogosławieństwa. Czytajmy. A Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. I przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł,
a gdy one przeminęły, poczuł głód. I rzekł do niego diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby stał się chlebem. A Jezus mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka i rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służyć. Służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy, Jezusa, i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli. I na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. I powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. Może do tego miejsca na razie. Wiecie, zachęcam was, abyście czytali Ewangelię. Wiem, że to robicie, ale zróbcie to jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Ja zacząłem 2 miesiące temu Ewangelię Łukasza, jestem na 5 rozdziale. Chcę wam powiedzieć, że to słowo mnie ujęło. Ja czytałem ten rozdział, czytałem go, ciągle wracałem do niego. I chcę wam powiedzieć coś, czego nie usłyszeliście może do tej pory. Wielu z was nie usłyszało. Słuchajcie dokładnie. I przez 40 dni kuszony przez diabła. Ja zawsze sobie myślałem, dopóki nie trafiłem, kiedy Duch Święty nie pomógł mi tego zrozumieć, ja zawsze myślałem, że Pan Jezus poszedł na pustynię, pościł przez 40 dni, a kiedy skończył post, to diabeł przyszedł i zaczął go kusić. Nie, tu jest inaczej napisane. Wiecie, jest napisane przez 40 dni kuszony przez diabła. Był wodzony w mocy Ducha Świętego, w mocy Ducha chodził po pustyni i przez 40 dni diabeł nie odstępował, żeby podłożyć mu nogę, żeby się na czymś potknął, żeby nie wypełnił zadania, które ma wypełnić. Przez 40 dni. I wiecie, kiedy skończyły się te 40 dni, poczuł głód, tak jest napisane, nie na odwrót. I mi się oczy otworzyły i wiecie, chcę wam opowiedzieć takie świadectwo z mojego życia, niedawno się to wydarzyło i właśnie wtedy zrozumiałem to słowo. Był taki trochę ciężki czas w moim życiu, kiedy często właśnie mamy takie sytuacje, kiedy przychodzą różne pokuszenia, kiedy przychodzą różne doświadczenia, ciężary przychodzą do naszego życia. I wiecie, ja od dawnego, długiego czasu miałem takie przeżycie, że robiło się mi tak po naszemu powiedzieć beznadziejnie. I wiecie, kiedy już to trwało 3 dni, byłem tak wykończony, w sercu miałem pokój, Słowo Boże, Bóg do mnie mówił, miałem społeczność, relacje, ale pokuszenia i sytuacje były tak ciężkie, że ledwo dawałem sobie z tym radę. Nikomu się nie przyznałem o tym, sam w komorze zamykałem się, moje modlitwy się wydłużały. Często chciałem krzyczeć do Boga i wiecie, powiem wam taką sytuację, kiedy na 3 dzień już nie chciałem, żeby wydawało mi się, że wszyscy dookoła zaczęli już być problemem, a to właśnie ja byłem problemem. I wiecie, kiedy to pokuszenie już tak nasilało, diabeł przychodził, jak nie z tej strony, to z tamtej strony przychodził. Ja kiedy rano czytałem Słowo Boże, Bóg do mnie mówił, miałem dobry czas, a potem musiałem się niesamowicie powstrzymywać w wielu wypadkach. To jakiś ktoś po prostu robił coś na złość. I ja w któregoś wieczoru, już 3 dnia to chyba było, poszedłem do piwnicy. Miałem tam pełną piwnicę drzewa nasypane, opałowego. I stwierdziłem tak, że tam będę miał dobry czas, żeby się zamknąć od wszystkich, odizolować, żeby już nikt nie widział, w jakim stanie jestem. I będę sobie układał to drzewo. Rozłożyłem sobie to na kilka godzin, więc myślę, przez tych kilka godzin trochę się tak wyładuję, odsapnę, przyjdę i nawet rodzina nie pozna, że coś jest nie tak. I wiecie, kiedy układam to drzewo, diabeł znowu podchodzi i mówi, on ci powiedział tak, no to ty mu weź i zrób mu tak. I znowu kogoś mi tam przypomniał, kto, wiecie, kto był nieprzyjemny i ciągle drążył temat. I diabeł podchodził i mówi, a ty sobie nie pozwól, bo wy chrześcijanie to jesteście tacy, że na was wszystko mogą wylewać, a wy tylko stoicie taki boroczki. Ty sobie musisz nie dać, ty sobie musisz postawić na swoim. Jesteś dzieckiem Bożym, jesteś chrześcijaninem, wyprostuj rzecz swoje plecy, pokaż, co potrafisz. Wiecie, i taki przychodzi. I ja to zacząłem sobie rozwijać. Tak sobie myślę, no i w tym może jest racja. I zacząłem sobie, wiecie co się stało?
kiedy już byłem tak utwierdzony w tym wszystkim, poukładałem sobie mowę. To nie było coś, żebym komuś tam nakrzyczał, nabluzgał czy coś takiego, ale to poukładałem sobie mowę bardzo logiczną, bardzo moralną, bardzo taką, kiedy spotkam się z tym człowiekiem, to mu tak powiem, że on będzie to pamiętał, to będzie najlepsze kazanie do niego akurat osobiście. On to będzie pamiętał do końca życia. I kiedy już to miałem zrobione, a drzewo już było prawie skończone, nie wiem, jak to się stało, tak dobrze zabezpieczyłem i wszystko się zesypało. Ja stałem i mówię, Boże, pomóż mi, patrzcie, nawet to, co już nie powinno się zesypać, też się zesypało. Już się nie miało gdzie sypać, a znowu jest na środku cała piwnica zasypana. Ja stałem i po kolana byłem zasypany w tych kawałkach drzewa. Wiecie, to było nielogiczne, nienormalne to było. I w tym momencie zastanowiłem się i mówię, coś w tym jest. Boże, jeżeli nie potrafisz innym sposobem, Ty masz sposoby, żeby przemówić do człowieka wreszcie. Usiadłem sobie, przemyślałem sobie te sprawy i zrozumiałem, że muszę dać diabłu odpór. I kiedy zacząłem cytować Słowo Boże, kiedy zacząłem wielbić Boga, wiecie, zrozumiałem niesamowitą rzecz. Pan Jezus kuszony przez 40 dni. Ja mówię, Panie, jak mi wstyd teraz. 3 dni lekkich potyczek. I moje życie jest zdruzgotane, pomimo to, że mam Ciebie, mam relacje, a Ty 40 dni walcząc o Twoje i moją wolność, walcząc o Twoje i moje zwycięstwo. Amen. Kiedy to słowo rano przeczytałem następnego dnia, byłem, wiecie, jakby naprawdę nie umiałem głowy podnieść do góry, ale mówię, Boże, jaki Ty jesteś wielki. Panie Jezu, jakich Ty niesamowitych rzeczy dokonałeś. Co Ty uczyniłeś? I wiecie, następna rzecz, która mnie ujęła w tym słowie, do którego znowu wracałem i znowu, jest napisane, a Jezus pełen Ducha Świętego. Jezus pełen Ducha Świętego, kiedy poszedł na pustynię. On nie był, jak to powiedzieć, w surowym stanie. On był pełen Ducha Świętego. Był napełniony Duchem Świętym. Ten werset niesamowity nam daje przykład. W jakim stanie jestem znieść Boże pokuszenie? Boże pokuszenie diabelskie, przeciwności. W jakim stanie jestem znieść cokolwiek, co przychodzi z zewnątrz, co przychodzi od diabła czy od świata, czy z cielesności. Pokazał nam, w jaki sposób jesteśmy tylko to znieść. Jest napisane, pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony po pustyni. I wiecie, zrozumiałem na nowo, że nie ma miejsca w naszym życiu, aby było inaczej. Nie ma miejsca w naszym życiu. Ja sobie pomyślałem, no tak, jeżeli służymy Bogu, jeżeli chcemy chodzić i pomagać innym, jeżeli chcemy służyć, czy na przykład Słowo Boże tutaj przeczytać, czy śpiewać w uwielbieniu, musimy być pełni Ducha. Amen. Chcemy przyjść komuś coś usłużyć, pomóc, świadectwo powiedzieć, musimy być pełni Ducha. Amen. Amen, halleluja. Ale tutaj jest napisane, wtedy, kiedy przychodzi pokuszenie, kiedy przychodzi ciężki czas do Twojego życia, masz być pełen Ducha Świętego, halleluja. I właśnie wtedy, jak najbardziej, wtedy jeszcze bardziej powinniśmy być pełni Ducha Świętego, amen. Pan Jezus dał nam taki przykład i chciałbym, aby w naszym życiu, aby jeżeli nie było tak do dzisiejszego dnia, aby było od dzisiejszego dnia tak, abyśmy zrozumieli to słowo i powiedzieli, Panie Jezu, chcę od tej pory uczyć się od najlepszego, od Ciebie. Chcę się uczyć od Ciebie, halleluja. Przez 40 dni kuszony przez diabła, w dniach tych nic nie jadł i nie pił. A gdy one przeminęły, poczuł głód. Pan Jezus wtedy dopiero poczuł głód. I diabeł, wiecie, nie odpuścił. 40 dni nieustannej walki. A potem, kiedy widział, że jest głodny, kiedy w mocy ducha przebywał w Bożej obecności, kiedy diabeł widział, że jest głodny, poczuł głód, każdą sytuację wykorzystał. Popatrzmy na nasze życie. Diabeł wykorzystuje każdą sytuację. Wtedy, kiedy jesteśmy głodni, wtedy, kiedy potrzebujemy pieniędzy, wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy, wtedy, kiedy potrzebujemy lekarstwa, zdrowia, czegokolwiek. Diabeł każdą sytuację wie w naszym życiu, zna. Dlatego potrzebujemy być pełni Ducha Świętego, a Słowo Boże musi mieszkać w nas. Amen. To Słowo nas dlatego uczy. I ja bym chciał zachęcić was na nowo dzisiaj, abyśmy o tym przypomnieli. Ja wiem, że wszyscy wiemy o tym. Wszyscy doskonale o tym wiemy. Każdy dzień wiemy, że musimy być blisko Boga, aby móc się ostać i stawić opór szatanowi. Ale tak często nas to zaskakuje, kiedy przychodzi sytuacja. Diabeł nie odpuścił. Wiedział, że jest Synem Bożym. Jezus Chrystus. Syn Boży. Bóg. I On przychodził do Niego. Tym bardziej, jak my powinniśmy być mocno wkorzenieni, ugruntowani w Nim. Chrystusie. Amen. Aby się ostać, aby pokuszenie nie wzięło zwycięstwa nad nami. Ja chciałbym zachęcić i powiedzieć wam, że z każdej sytuacji Bóg daje wyjście.
Z każdej sytuacji Bóg daje wyjście. Ja dziękuję Bogu, że i z mojej sytuacji, kiedy przez to doświadczenie nauczyłem się wiele rzeczy nowych. Wiem, że może to słowo nigdy by nie dotarło w taki sposób do mnie, jeżeli by nie to doświadczenie. Wiem, że Bóg ma swoje sposoby i do każdego z nas mówi osobiście, indywidualnie i inaczej, bo każdy z nas jest inny. Wiecie, ile jest ludzi na świecie, każdy jest inny, a Bóg dokładnie wie, jak do ciebie powiedzieć, jak do ciebie przemówić, jak do każdego z nas przemówić. Zgadzacie się ze mną? Ja to wiem z własnego doświadczenia. I Pan Jezus pokazał, jak żyć. Niezwyciężony w mocy ducha. Pan Jezus był niezwyciężony. On pokazał, że w tych pokuszeniach, w tych atakach, ani w jednej chwili nie dał diabłu przystępu. Więc w Słowie Bożym piszemy, że on, Pan Jezus nawet powiedział, że on nadchodzi Książę Ciemności, ale nie ma on nic do mnie. On nie ma nic do nas. Jesteśmy Jego dziećmi, odkupionymi świętą krwią Jezusa. Śpiewaliśmy tę pieśń, wspaniałą pieśń. I wiecie, szatan nie ma dostępu do nas, ale może tyle, ile potrafi kusić. Może tyle, ile potrafi zastraszyć. On chodzi wokoło i będzie atakował. I muszę was zapewnić, że do końca naszego życia nie będziemy mieć spokoju. Bo będzie jeszcze tysiące, miliony sytuacji, kiedy będzie podchodził i będzie próbował nas zwieść. Jesteśmy celem, który on atakuje. Nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś jest ugruntowany w Słowie Bożym, jest blisko Pana, ma blisko relację, blisko społeczność, że jemu da mu odpocząć. Może na pewien czas. Ale wróci, bo jesteśmy niebezpieczni wtedy dla Niego. Jesteśmy niebezpieczni dla Niego, jesteśmy przyjaciółmi Boga i Bóg może wiele rzeczy przez nas zrobić. A On się tego boi. Dlatego będzie kusił, będzie przychodził z pokuszeniami, z różnego rodzaju. Jeżeli nie da rady Ciebie pognębić, przygnębić, zasmucić, to będzie Ci chciał dawać dobrobyt, żebyś z kolei zaniedbał społeczność z Bogiem. Jak nie tak, to w drugą stronę. Ale znajdzie jakiś sposób, żeby kusić. I oby nie znalazł sposobu, abyśmy w tej walce nie zwyciężyli. Chciejmy być blisko Pana, w pełni ducha. Chciejmy żyć w pełni ducha, aby tak jak Pan Jezus z każdej sytuacji wyjść zwycięsko. I tutaj jest napisane na końcu. Powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Wiecie, różnica między początkiem a końcem tej historii jest taka, że tak samo w pełni Ducha Świętego Jezus Chrystus wyszedł z tej sytuacji. Pokazał nam, jakie jest zwycięstwo niesamowite. Ale coś więcej jeszcze. Popatrzcie, jak to jest dziwne. Kiedy był na pustyni, nikogo tam nie było. Nie czytamy, że ludzie tam przychodzili do Niego. Nie czytamy w ogóle, że ktokolwiek przyszedł do Pana Jezusa na pustynię. Ale czytamy na końcu, że wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Ja zawsze się pytam Pana i zastanawiam się, Boże, jak to jest, że tam, gdzie Ewangelia, gdzie Twoja obecność, gdzie Duch Święty, tam ludzie szybko to się dowiadują. Kiedy Boża obecność, kiedy Boże poruszenie jest, szybko wszyscy się o tym dowiadują. Ludzie lgną do tego, ludzie szukają. To jest tak, jak sucha ziemia potrzebuje wody. I nawet rosa, która jest tak nieznaczną wilgocią, ziemia szybko wchłania. I tak samo jest z nami, z ludźmi. My szukamy Bożej obecności. I kiedy jest ktoś pełen Ducha Świętego, to szybko Duch Święty pociągnie do Niego ludzi. Ja chcę powiedzieć o każdym z was, każdym z nas. Kiedy będziemy chodzić w pełni Ducha Świętego, kiedy będziemy chodzić w Bożej obecności. Co to znaczy chodzić w pełni Ducha Świętego? Być blisko z Nim w relacji. Każdego dnia na nowo odświeżać relacje. Powiemy, no dobra, Pan Jezus jest Bogiem, Jemu to łatwo. Duch Święty stąpił na Niego, namaścił Go do wszystkich służb, jakie są możliwe. Wykonywał niesamowite dzieła na ziemi. Ale Pan Jezus powiedział, nie zostawię was, Ducha Świętego wam zostawię. Ten sam Duch Święty, który był w Jezusie Chrystusie, będzie mieszkał w was. Będzie mieszkał w was. I wiecie, co powiedział Pan Jezus? Takie odważne słowa, gdyby to ktoś inny powiedział, to nie wiem, czy byśmy tak łatwo ich przyjęli. Ale sam Pan Jezus powiedział, że ja idę do Ojca, ale wy będziecie czynić te same rzeczy, a nawet i większe nad te. Dlaczego? Bo ja idę do nieba. Ja idę do Ojca. Będę uwielbiony. My to tak trochę z rezerwą przyjmujemy, prawda? Zastanawiam się, Panie Jezu, no jak tutaj,
Choćby po takim czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza. Już nie jest szans przebić siebie. Większe rzeczy niż Ty uczyniłeś w czwartym rozdziale, to jest niemożliwe. Ale Pan Jezus powiedział, kiedy będziecie pełni Ducha Świętego, kiedy będziecie chodzić moimi śladami, kiedy będziecie naśladować mnie, kiedy będziecie trwać, jak ta latorość trwa w krzewie, kiedy będziecie trwać, to będziecie czynić takie rzeczy, jak ja czyniłem na ziemi, a nawet i większe nad te. Bo ja idę do Ojca. Halleluja. I to są Boże obietnice, które są możliwe do osiągnięcia, ale musimy wiedzieć o tym, że diabeł nie odpuści. Musimy wiedzieć o tym, że każdego dnia, jeszcze dzisiaj może, kiedy przyjdziesz do domu, może być sytuacja, kiedy będziesz musiał wiedzieć, jak się przeciwstawić diabłu. Jak się przeciwstawić szatanowi. Może jutro wcześnie rano, kiedy wstaniesz do pracy, do szkoły, gdziekolwiek, kiedy wstaniesz, już od razu pojawi się sytuacja, kiedy tę wspaniałą relację dzisiejszego Słowa Bożego może będzie chciał zakłócić. I daje Ci Słowo Boże, daje Ci Boże tutaj Słowo, że nie musi tak się stać. Nie musi nawet tego trochę zacienić. Dlatego, że przez Boże Słowo możemy być zwycięzcami już dzisiaj. Cały wieczór, całą noc, cały poranek i następny cały dzień i tak każdego dnia. Co nie znaczy wcale, że przestanie diabeł kusić. Że przestaną przychodzić doświadczenia. Że przestaną przychodzić jakieś propozycje. To będzie przychodzić. Ale chodzi o to, jakie jest nasze serce. Jak ono jest blisko. Od bliskości z naszym Panem zależy to, jak będziemy chodzić w naszym codziennym dniu. Amen? Tylko od tego zależy. Ja powrócił w mocy Ducha Świętego. To jest niesamowite. 14 wiersz podkreśla to, jak Pan Jezus. Wiecie, ja zastanawiam się, takie pytanie zadaję cały czas. Panie Jezu, jak Ty to robiłeś, że każdego dnia i nawet w takich ciężkich sytuacjach, wiecie, po tych moich doświadczeniach, po tych moich przeżyciach ostatnich, ja rozumiem jaka sytuacja, troszkę rozumiem, jaka sytuacja może być. Ja rozumiem, kiedy ktoś z Was by powiedział tutaj na tym miejscu, że ma ciężką sytuację. Ja wiem i w ogóle nie mówię, że jest lekko. Ale Pan Jezus powiedział, że nie będzie nam zawsze lekko. Mamy zwyciężać. Mamy Słowo Boże i mamy pokusy przezwyciężać. Mamy przechodzić ponad nimi. Ponad nimi. I aby nic nie zakłóciło tej mocy Ducha Świętego, którą On włożył w nas. Bo to nie jest nasze. To jest Jego. To jest Jego. To jest Jego dar. Amen? I my w tym Jego namaszczeniu, w tym Jego mocy Bożej możemy chodzić i to może być niezmącone. I to powinno być niezmącone. Duch Święty został nam dany. Został nam dany i nie musimy oczekiwać na nowe wylanie Ducha Świętego. Dlatego, że każdego dnia On mieszka w moim sercu. On mieszka we mnie. Nie muszę się smucić, bo On mieszka we mnie. Mogę mieć radość w sobie. Pan Jezus powiedział, że źródła wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu będą wypływać. Amen? Gdzie? Ze środka, od nas. Od nas. To nie przyjdzie gdzieś z zewnątrz, ale od nas. Kiedy Boża obecność będzie w nas. Wiecie, zaskakuje mnie jedna rzecz. Kiedy Pan Jezus tutaj w tym rozdziale i w następnych rozdziałach, kiedy chodzi w mocy Ducha Świętego, co się działo po tej sytuacji? Kiedy przechodził ponad pokuszeniami, kiedy przechodził ponad trudnościami. Czytajmy może dalej. Przeszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie i abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Halleluja. Wiecie, następny werset, za który mnie zaskakuje tutaj. I Duch Święty aranżuje sytuację. I tutaj jest napisane, że podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce. I chciałbym znowu podkreślić to jedno miejsce. Co Duch Święty robi, kiedy jest pełnia w naszym sercu? Co właśnie Duch Święty będzie robił w Twoim i w moim życiu, kiedy jesteśmy napełnieni, kiedy Duch Święty żyje w nas, kiedy ta relacja jest na żywo, jest żywa w nas? Pan Jezus przyszedł i wiecie, tak chciałoby się powiedzieć, jaki zbieg okoliczności. Otworzyła się księga
i natrafił na miejsce, które tak spasowało, które powinno być przeczytane w tym dniu, w tej godzinie, w tej minucie. Zauważacie to? Jest napisane wyraźnie. Natrafił na miejsce. Otworzył księgę, kiedy mu podano. Nawet sam nie wziął, bo wiecie, kiedy by sam wziął księgę, to by mógł sobie poszukać szybko, bo przecież znał dobrze Pismo. Ale podano mu księgę i kiedy ją otworzył, natrafił na miejsce i było napisane. I było tak trafione, że nie mogło być bardziej. Halleluja. Namaścił mnie, przeto namaścił mnie. I Pan Jezus mówi, dzisiaj wypełniło się to Pismo w waszych uszach. Kiedybyśmy czytali dalej, jest napisane, że a kiedy przechodził w którymś tam następnym rozdziale, było sparaliżowany. Opowiem wam tak, na przykład 5 rozdział. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przyszli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich, z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu, że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. Popatrzcie, następna sytuacja. Co się dzieje, kiedy Duch Święty, kiedy jest w pełni w tobie i we mnie? Tutaj jest Pan Jezus pokazał, widzimy ten przykład. Zauważacie to? Pan Jezus naucza. Jest w pewnym miasteczku, w pewnej miejscowości, naucza w jednym domu, jest pełno ludzi, jest tłum. Byli też faryzeusze, przyszli ci, którzy znają Słowo Boże. I zdarzyło się, że 4 ludzi niosło sparaliżowanego na łożu. Ale nie było miejsca tam. Popatrzcie się, znowu następna sytuacja. Ja chciałbym wam zadać pytanie. Czy stałoby się to wtedy, kiedy nie byłoby Ducha Świętego, kiedy nie byłoby pełni Ducha Świętego i nie byłoby mocy, jak tutaj jest napisane, była w nim moc namaszczenie ku uzdrawianiu. Kiedyby tego nie było, czy stałoby się tak, że ci 4 by szli i nieśliby sparaliżowanego? Być może by przechodzili, nieśliby i przeszliby dalej. Ale Boże namaszczenie, Duch Święty, Boża obecność sprawia to, że przyciąga sytuację. Duch Święty aranżuje sytuację, aranżuje okoliczności. I ja chciałbym wam powiedzieć, że to w Słowie Bożym, tu kiedy będziemy czytać Ewangelię, kiedy byśmy tak przeskakiwali z rozdziału na rozdział, w każdej sytuacji Duch Święty zaskakuje niesamowitymi sytuacjami. Przychodzi Pan Jezus do pewnego miasteczka, też to tu jest gdzieś napisane. I oto trędowaty wychodzi mu naprzeciwko. I nie był... Wyraźnie jest napisane nawet, że nie był to człowiek, który dopiero co zaczął być trędowaty, ale cały pokryty trądem, było napisane tam. Cały pokryty trądem. Więc ja sobie myślę tak, kiedy był cały pokryty trądem, to on nie miał prawa być w tym miasteczku. On musiał być w tym dole, w jaskini dla trędowatych. Taki był wtedy zwyczaj. Nie miał prawa poruszać się między zdrowymi ludźmi. I skąd on się wziął w tym miasteczku? To wyszedł naprzeciwko i mówi, Panie Jezu, jeżeli Ty chcesz, to możesz mnie oczyścić. Popatrzcie, następna sytuacja. Co robi Duch Święty, kiedy mieszka w tobie? Kiedy mieszka w tobie? On aranżuje sytuację, robi do ciebie spotkanie ludzi, którzy potrzebują, którzy mogą otrzymać Jego błogosławieństwo. To właściwie nas nic nie kosztuje. My jesteśmy jakoby tylko, powiedzieć, pojazdami czy nosicielami tego wspaniałego gościa, Boga, Jezusa Chrystusa, czy Ducha Świętego, który jest w nas. Rozumiecie mnie? My tylko przemieszczamy się, a On aranżuje i stwarza sytuację, kiedy możemy usłużyć, kiedy możemy otworzyć się i to właściwie Jego jest. Bo my tak naprawdę nic nie potrafimy dać. Co ja bym dzisiaj potrafił dać, jeżeli bym nie miał Jezusa Chrystusa? Czym bym się mógł podzielić z wami, jeżeli bym ja dzisiaj nie poznał Jego, kiedy bym nie przeżył tak wielkich, bogatych rzeczy z Nim? Wiecie, kiedy się tak zastanowię, to ja bym w ogóle nie był w stanie stanąć przed wami. Ja byłem strasznie strachliwy i płochliwym stworzeniem. Kiedy już, pamiętam, kiedy na urodziny przyszło trochę więcej ludzi do mnie, nie wiem, które to były urodziny nawet, bo byłem tak zastraszony, to nie odzywałem się cały czas, nie wiedziałem, jak mogę przyjąć prezent, nie wiedziałem w ogóle, jak się odezwać, co powiedzieć, byłem strasznie wstydliwy. Ale wiecie, to, że Jezus Chrystus dał w moje serce nowe życie, to, że zmienił mnie zupełnie, to, że napełnił mnie Duchem Świętym, że mnie uzdrowił i to nie jeden raz, to sprawiło, że kiedy daje mi coś, co jest cenne, a mówi idź i powiedz to komuś innemu, to ja to chcę zrobić. Dlatego, że to nie jest moje. Jak bym to mógł zatrzymać do siebie, skoro to nie jest moje? Mnie tak ubłogosławił, że już się przelewa, więc co to mam zatrzymać? Chcę się z tym dzielić. I wiecie, ten trędowaty, kiedy mówi Pan Jezus, że jeżeli Ty chcesz, to możesz mnie oczyścić. A Pan Jezus mówi, chcę, człowieku, jak ja chcę. Przecież to jest moją największą chęcią.
Bądź oczyszczony, idź się pokaż kapłanowi, złóż ofiarę. I w tym momencie został oczyszczony. Następna sytuacja. Wiecie, chciałbym powiedzieć, Pan Jezus jest niesamowitym przykładem dla Ciebie i dla mnie. Jest dla mnie wzorem, którym chciałbym naprawdę na każdy dzień przed swoimi oczyma nosić. Ale chcę też rozumieć, że Boże namaszczenie, Duch Święty, który jest w Tobie i we mnie, każdym tutaj, jak jesteście, kiedy przyjęliście Jezusa Chrystusa, On umieścił was w waszym sercu, jest mieszkanie w waszym sercu dla Ducha Świętego. I On chce, abyście w tym Duchu Świętym chodzili, abyście wchodzili w Duchu Świętym, aby zwyciężać przeciwności, aby po pierwsze przeciwstawiać się diabłu, aby on, kiedy przystępuje, musiał uciekać. Aby nie miał nic do Ciebie i do mnie. Aby zwyciężać na każdy dzień. A następną rzeczą, kiedy to jest, Duch Święty chce usługiwać. W mały, drobny sposób. Czasami sobie myślimy, Boże, ale jak ja mogę pomóc komuś? Jak ja mogę usługiwać? Właśnie, że możesz. Tylko kiedy idziesz na zakupy i uśmiechasz się do kogoś. Kiedy uśmiechniesz się do kogoś, miłe słowo powiesz, nie wiesz, ile możesz zrobić. Wiele jest ludzi, którzy są strapieni i potrzebują jednego wyrazu twarzy szczęśliwego człowieka. Zobaczyć kogoś, kto szczęśliwy jest i życzliwie się popatrzy w jego stronę. Wiecie, że to można odczytać? Wiecie, że człowieka wdzięcznego można zobaczyć na drugim końcu ulicy? Można go zauważyć, można naprawdę wiele przeżyć. Chciejcie w to uwierzyć. Uwierzcie w to, bo to jest prawda. Strapione serce wystarczy pocieszyć jednym słowem, a może to być niesamowite na całą wieczność. I ty i ja, my jesteśmy właśnie takimi zwykłymi, szarymi ludźmi, którzy potrafią takie rzeczy robić. Którzy potrafią komuś pomóc, powiedzieć dobre słowo, uśmiechnąć się, czy cokolwiek innego. Sami wiecie. I Duch Święty właśnie, kiedy mieszka w tobie, kiedy jesteś pełen Ducha Świętego, to nie tylko to, że możesz zwyciężać przeciwności, możesz zwyciężać pokuszenia, ale i mało to, Duch Święty dalej jest w pełni w twoim życiu. To nie zmienia sytuacji. Wiecie, ja kiedy po tym moim doświadczeniu tak sobie myślę, Boże, bogaty jestem w doświadczenia, ale jakże zdruzgotany. Jestem mądrzejszy o jeden krok, ale czuję się, jakby mnie walec przejechał. I w tym momencie zobaczyłem 14 werset i powiedziałem, Pan Jezus, pełen Ducha Świętego, bez uszczerbku na duchu, wyszedł z tego doświadczenia. I powiedziałem, Panie Jezu, ja też tak chcę. Chcę nadal być pełny Ducha Świętego. Halleluja. I wiecie, przyjąłem to wiarą. Duch Święty, dziękuję, że Ty mieszkasz we mnie, że pomimo to, że różne sytuacje są w moim życiu, że było mi ciężko, ale jest teraz już dobrze. I pomimo to, że wydaje mi się, że czuję się tak, jak się czuję, ale uczucia tu nie mają zbyt wielkiego znaczenia. Wiem, że jestem pełen Ducha Świętego, że między mną a Tobą się nic nie zmieniło, że jesteś nadal we mnie, że mieszkasz we mnie obficie. Halleluja. I że te źródła mogą na nowo się wylewać. Na nowo mogę otwierać się do ludzi. Na nowo mogę pomóc. Wiecie, powiem Wam taki przeżyć, kiedy to się stało, kiedy zacząłem wielbić Boga, kiedy zacząłem wywyższać Go za to, że Duch Święty naprawdę ani przez chwilę nie był zasmucony w moim życiu przez tę sytuację. Kiedy to zrozumiałem, to od razu zaczął aranżować i takie sytuacje podobne. Może to jest 1/1000 z tego, co Pan Jezus przychodził. Ale spotkałem człowieka, który potrzebował rozmowy, który potrzebował głębokiego słowa. I wiecie, ja powiedziałem mu tylko kawałek świadectwa. I wiecie, takie niesamowicie mocne to było takie wrażenie na nim, że on zawsze był zamknięty, nigdy się nie otwierał, nigdy nic nie mówił, a wtedy zaczął mówić o swoim życiu. Pierwszy raz w życiu zaczął przede mną mówić coś o swoim życiu. I wiecie, to robi społeczność, to nie jest ze mnie. To jest to, że Duch Święty we mnie. Rozumiecie mnie? Nie chcę powiedzieć coś, że ja, ale chcę powiedzieć, że Duch Święty, kiedy Mu damy możliwość, kiedy chodzimy w pełni Ducha Świętego, kiedy chodzimy w pełni Bożej obecności, tak sobie pomyślicie, tak się uparłeś na tego Ducha Świętego, bo jest takim najlepszym moim przyjacielem. Wiecie, ja nie umiem nauczać i nie umiem wykładać Słowa Bożego, tak jak ja zawsze zazdroszczę naszemu pastorowi, wiecie? Pastorowi Michałowi. On kiedy stanie za kazalnicą, mówi, ja potrafię połykać, słuchać te słowa i ja myślę, człowieku, skąd ty to bierzesz? To jest takie nauczanie, to jest takie niesamowicie głębokie. Ja tego nie umiem, ale wiem jak żyć w obecności z Duchem Świętym. Wiecie, kiedy siądę rano, to mogę z nim pić kawę.
Kiedy robię śniadanie, to już czasami nie mogę się doczekać, kiedy się woda ugotuje, już otwieram Biblię, żeby już nie stracić chociażby jednej sekundki. Już sobie tam jakieś słowo przeczytam, zanim coś tam sobie pokrzątam się po kuchni. Wiecie, to jest naprawdę niesamowite. I ja wam powiem, że Bożej obecności nikt nie zastąpi, nic nie zastąpi w twoim życiu. Możesz mieć najlepsze relacje z ludźmi. Możesz mieć najlepszych ludzi wokół siebie. Możesz mieć najlepsze i to dzięki Bogu. Tacy ludzie są naprawdę jak miód na podniebieniu. Ale Bożej obecności w twoim życiu nic nie zastąpi i nikt nie zastąpi. I to teraz mówię tak z własnego przeżycia. Chciałbym was zachęcić na nowo do żywej, normalnej relacji. Relacji z Duchem Świętym, relacji z Bogiem, relacji z Jezusem Chrystusem, aby Słowo Boże mówiło do nas w takich zwykłych, codziennych sprawach. Wiecie, pokuszenia to jest taki najbardziej codzienny temat, prawda? To reklama, to jakiś tam telefon zadzwoni, coś tam może oferują. To, wiecie, tego jest tysiące, tego jest setki każdego dnia. Zgadzacie się ze mną? I przez chwilę by można powiedzieć, no nic mnie to nie kosztuje, no co pewnie, czemu by nie. Ale można też zapytać się Ducha Świętego. Są rzeczy, na które warto być odporny. A są rzeczy, które trzeba zastanowić się i zapytać, Boże, chcę twojego zdania usłyszeć. Wiem, że ludzie mądrzy tego świata mówią, że tak. Moja logika, moje rozumowanie mówi tak, ale twoje zdanie jest najważniejsze. Jeżeli ty powiesz nie, to będzie nie. Amen? Halleluja. Wiecie, ja się tego uczę. Wiele robię głupstw, wiele robię błędów, popełniam błędy. Śmieję się czasami sam ze siebie. Drzewo się czasami zesypie, ale ja wam powiem, że i w pokuszeniach potrzebujemy Bożego zwycięstwa. A ono jest pewne. Amen? Ono jest pewnym zwycięstwem. Ja bym chciał takie słowo przeczytać z Koryntian, 10 rozdział. Wszyscy znacie, już wiecie, co chcę otworzyć. Do Koryntian, 10 rozdział. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Amen? Halleluja. To mówi Boże Słowo. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Wiecie, to niesamowicie dodaje skrzydeł. Kiedy wyobrażam sobie, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy potrzebujemy naprawdę Bożej pomocy, kiedy potrzebujemy ręki fachowca, żeby nas wyciągnął z tego, to możemy to słowo czytać i cytować. Ja często cytuję Słowo Boże, kiedy sytuacja tego wymaga i to pomaga. Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Było beznadziejnie, czułem się już beznadziejnie, ale to słowo towarzyszyło mi. Mówię, Boże, ja chciałbym wiedzieć, jak będzie tam już, kiedy się to skończy. już się cieszę, to są to chwilę, kiedy to się wszystko skończy. Kiedy już będzie dobrze, kiedy już będzie tak, jak powinno być. I wiecie, oczami takimi już, chociaż było ciężko, oczami wiary już patrzyłem na koniec tych wszystkich wydarzeń. Bo Bóg da wyjście z sytuacji. Amen? Ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Jest Boża obietnica, ale też mamy Boże Słowo, że możemy zwyciężać. Mamy Boże Słowo, które żyje w nas. Duch Święty pracuje dzień i noc. On chce z nami mieć jak najlepszą społeczność. I może krótkie takie słowo, ale chciałbym zachęcić was na nowo do nowej relacji, do nowego życia, do pełnego życia Ducha Świętego. Porozmawiajcie z Nim jeszcze dzisiaj wieczorem. Nie zostawcie tej sytuacji tak, jak jest. Porozmawiajcie z Nim, umówcie się na rano, na którą godzinę chcecie. On będzie czekał. Mogę was zapewnić, że o tej godzinie, o której się umówisz, on będzie czekał. Jeżeli umówisz się na czytanie Słowa Bożego, będzie pomiędzy wierszami się przechadzał i będzie tam razem z tobą. Jest niesamowitym przyjacielem, jest pocieszycielem. Kiedy jest ci smutno, jest ci ciężko i nie możesz zasnąć, to zaproś go do siebie. Zaproś go, żeby cię nie opuścił i żeby był z tobą razem. On powiedział, nie porzucę cię, ani się nie opuszczę. Takie Słowo Boże. Halleluja. Nigdy już nie jesteś sam. Możemy śpiewać jako pieśń. Halleluja. Ja bym chciał tym słowem zachęcić was. Zacząłem o pokuszeniu.
z pokuszeniem Bóg da i wyjście, ale to z czym, na czym by się chciał skupić, to na tym, aby w każdej sytuacji żyć w pełni z Jego Duchem Świętym, pełni Ducha Świętego. Czy to są pokuszenia, czy to są wzniosłe chwile, czy to są takie te radosne chwile, abyśmy nie zapominali o pełni Ducha Świętego w naszym życiu. Wiecie, z czym mamy największy problem? Mówię w liczbie mnogiej, bo pytałem się kilku ludzi i to samo powiedzieli. To, że my nie możemy uwierzyć, że On tam cały czas mieszka. Kiedy jesteśmy smutni, to wydaje nam się, że On na chwilę wyjechał na wczasy. Kiedy jest nam smutno, to wydaje nam się, że Duchu Święty, czy tam jesteś? Potrzebujemy wiary, aby uwierzyć, że On tam zawsze jest i nigdy nas nie opuści. On ani na chwilę nie robi sobie urlopu. On chce mieć urlop tutaj. Tutaj chce mieć wakacje. Z basenem, z najlepszą widocznością, najlepszym jedzeniem i z najlepszą gościną. Tutaj chcę mieć wakacje, pracę i wszystko razem z nami. Amen. I do tego was chcę zachęcić serdecznie. Amen.